Witam Państwa, witam się na wystawie poświęconej 70. rocznicy mordów na Wołyniu. Witam Pana Prezydenta Miasta Pana Piotra Romana. Witam Pana Przewodniczącego Józefa Popławka. Panią Janinę Piestrak-Babilczuk. Sekretarza Miasta Jerzego Zielińskiego. Witam również radnych miasta, radnych powiatu i wszystkich zebranych gości. Może oddam głos Panu Prezydentowi, proszę. Udało się. Ja bardzo proszę Pana Michała Wojtyłę tutaj koło mnie, bo to jest główny sprawca dzisiejszych uroczystości. Jeszcze Pana Janickiego, ale to Pan Michał przychodził do nas i mówił nam o tej inicjatywie. Proszę Państwa, jesteśmy w trakcie dość, powiedziałbym, bardzo poważnego wydarzenia, które dzisiaj trwa już od kilku godzin. Wydarzenia, którego trudno jest mierzyć jakąkolwiek miarą, bowiem tutaj w Bolesławcu wszystko to składa się na z jednej strony czczenie pamięci ofiar rzezi wołyńskiej. Chyba po raz pierwszy w Polsce po II wojnie światowej tak dużo się o tym mówi. Do tej pory w imię źle rozumianej poprawności politycznej nie mówiono o tym. Mówiono o pojednaniu z Ukrainą, ale pojednania nie można oprzeć bez prawdy historycznej. Dzisiaj ta prawda historyczna dociera w sposób zwielokrotniony i przyznam się często, że osoby, które szanuję, które znam, które mają dużą wiedzę historyczną, same przyznają, że bardzo wiele w ciągu tych ostatnich kilku miesięcy się dowiedziały o tym, co się działo 70 lat temu w II Rzeczypospolitej. Jak ta wystawa jest ważna, to myślę, że choćby obecność tak znakomitych gości dzisiaj w sali Bolesławskiego Ośrodka Kultury wskazuje, pokazuje, że dla jednych rzeczywiście nowa wiedza, poszerzająca wiedzę o nas samych, o nas, mieszkańcach Bolesławca, którzy bądź przyjechali stamtąd, bądź też są powiązani rodzinnie, ale dla wielu też jest to bardzo tragiczne wspomnienie. I tak jak w czasie uroczystości tej części pierwszej, w której mieliśmy tak bardzo, powiedziałbym, krańcowe nastroje, bo z jednej strony wspominano Lwów, wspominano Kresy, mówiono o tych pięknych, wesołych historiach związanych z tą naszą polską ziemią. W sposób niezwykle znakomity, dostojny przeszliśmy do tej drugiej części, która jest już dużo bardziej już nas skłania do refleksji, do zadumy, do oceny czasu teraźniejszego, ale jednocześnie uczy nas bardzo wiele. Tak jak mówię, uczy nas bardzo wiele o nas samych, o Polakach, o ludziach, którzy stamtąd przyjechali i którzy przez wiele lat bali się o tym mówić. Ja sam mam w rodzinie osoby, które co prawda mama wychodzi się, mówiłem o tym teatrze z mężczyzny, ale w rodzinie mam też takie osoby, które unikały tych tematów, nie chciały o tym mówić, bo po prostu się bały. Dopiero teraz można powiedzieć, że po tylu latach, po już ponad 20 latach po odzyskaniu niepodległości, dopiero teraz mówi się o tym głośno. Mówi się nie po to, żeby szukać zemsty, ale właśnie, żeby szukać pojednania, żeby mówić o tym rzeczywiście w sposób prawdziwy. Jak wiele kontrowersji to wzbudza, widzieliśmy chociażby w czasie obrad Sejmu, gdzie ostatecznie to stanowisko Sejmu nikogo nie zadowoliło. Nie zadowoliło, dlatego że mówimy o zbrodni ludobójstwa, a nie mówimy o czynie, który ma znamiona zbrodni ludobójstwa. To jest bardzo ważna różnica i chyba również wynikała z takiego właśnie, z takiej źle rozumianej poprawności politycznej. Wydaje się, że w dzisiejszych czasach dużo więcej rozumiemy, ale też potrzebna jest nam ta wiedza, potrzebna jest nam ta wystawa,
Potrzebne nam są te wszystkie uroczystości, i te krajowe, i te we Wrocławiu, gdzie byłem osobiście pod pomnikiem, tam składaliśmy kwiaty. Ale potrzebne jest właśnie tutaj Bolesławcu. Potrzebne jest właśnie po to, żeby poszerzyć naszą pamięć, żeby zrozumieć, kim jesteśmy, skąd przychodzimy, jaki idzie za nami bagaż tych rzeczy wielkich, rzeczy pięknych, ale również rzeczy smutnych. Dlatego chciałbym bardzo, bardzo serdecznie podziękować tutaj obu stojącym panom za inicjatywę. I jednocześnie chciałbym podziękować społeczności naszego miejskiego gimnazjum samorządowego numer 2, które rzeczywiście wie, co to znaczy przyjęcie nazwy. Szkoła imienia Polaków Zesłanych na Sypiech, czyli szkoła, która kultywuje wszystkie te tradycje II Rzeczypospolitej i też wcześniejsze tradycje, które wiążą się z polską historią, tą taką może mniej uczoną w szkole, ale tkwiącą w naszych sercach. Wielkie podziękowanie dla nauczycieli, dla wychowawców, dla tych nauczycieli, którzy bezpośrednio byli zaangażowani w przygotowanie młodzieży. Już ta pierwsza część pokazała, że jest to znakomicie przygotowane. Będziemy mieli, zdaje się, drugą część w sali konferencyjnej. I proszę Państwa, oddaję głos tutaj panom. Tak, bardzo proszę. Pan Janicki, bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, ja jestem członkiem Ogólnopolskiego Komitetu Obchodów 70. rocznicy ludobójstwa UPA na Polach. W komitecie tym przewodniczył Kalinowski, Hermaszewski, ksiądz Isakowicz i jeszcze kilku innych zasłużonych dla pamięci kresowej Polaków. Dzisiejsza wystawa, którą zaproponowałem już dla Bolesławca w czerwcu, jest tutaj dzięki jednemu z przyjaciół kresów, mianowicie pan Cołokidzi spowodował to, że wystawę mogłem przywieźć z Warszawy z Muzeum Niepodległości. I przez cały jeszcze przyszły rok będę dysponentem tej wystawy. Gdziekolwiek jestem, staram się w krótkim zarysie, bo jest to temat rzeka, w krótkim zarysie przedstawić genezę nacjonalizmu ukraińskiego. Jeśli zajdzie taka potrzeba, będę mógł w ciągu kilku dni przybywać do Bolesławca i spotkanie już takie, powiedzmy, na roboczo szczególnie, jakieś szczegółowe z Państwem odbyć. Gdyby ktoś z Państwa w dzisiejszym spotkaniu chciał podzielić się tak naprawdę głęboko przeżyciami swojej rodziny, ja chętnie wysłucham, spiszę, bo kończę już opracowanie taką książkę, piszę o przeżyciach naszych kresowych rodzin. Ale o innych sprawach będę mówił w trakcie wprowadzenia do obejrzenia tej wystawy. Wystawa charakteryzuje się tym, że nie jest dużo, ale obejmuje wszystkie etapy naszego życia kresowego. Cieszę się, że w Bolesławcu zawsze trafiam na podatny grunt. Kiedy prosiłem o pomoc panią Jeską, bo potrzebowałem sztalugi, mówię, jeśli pani mi pożyczy sztalugi, to ja przekażę wystawę i zrobimy coś fajnego. Przystała na moją propozycję. Do tego przyłączył się Michał
jako członek zarządu Głównego Towarzystwa Miłośników Lwowa. I cieszę się, że Was jest tak duża grupa. Serdecznie zapraszam do sali, gdzie za chwilę jeszcze słów parę Państwa przedstawię. Dziękuję. Ja chciałem Państwu podziękować za tak liczne przybycie na jedną rzeźć, a stamtąd przyszliśmy tutaj całe gremialnie. Także bardzo się cieszę i również, tak jak Pan Janicki mówi, współpraca nasza w gimnazjum wspaniała. Zresztą Państwo sami to ocenicie. Pięknie dziękuję za przybycie. Uczniów naszego gimnazjum samorządowego numer 2 przygotowaliśmy w ramach rocznicy 70. rocznicy mordu na Wołyniu program montaż słowno-muzyczny, refleksyjny. Ja wraz z panią Ewą Chrobot wykorzystałyśmy do tego wiersze Franciszkanina, który przez wiele długich lat modlił się na Kresach, potem do Polski powrócił. Adrian Brzuska, ksiądz franciszkanin, napisał najpiękniej chyba, jak można byłoby napisać o tym, co się wydarzyło na Wołyniu. Dotrzeć do tej literatury jest trudno, ponieważ to jest wszystko świeże. My jako młodzież, jako nauczyciele nie chcielibyśmy rozdrapywać ran, ale chcielibyśmy Państwu pokazać nasze spojrzenie na te trudne chwile i czasy. Zapraszam do obejrzenia montażu. Swej miej, daj nam każdemu.
wróciłem do swoich. Ale ich nie było! Wielu los przegnał z ojcowskich zagonów. Innym jeszcze szary wróbel ćwierka na zarośniętej mogile. A grusza, co w mym sadzie rosła, uschła z tęsknoty za mną. Wróciłem do swoich. Ale ich nie było! Nawet wiatr inaczej pachniał niż ten w matczynej izbie, co w goście zachodził często. Wróciłem do swoich. Ale ich nie było, ani kapliczki. Ni krzyża, pod którym z matką śpiewałem majówki. Wróciłem do swoich. Ale ich nie było. Nieprzyjazny człowiek spalił i zniszczył, bo to nie jego. Zostały wspomnienia. Pamięć o tym, że to polskie. Do mojej krainy, tam, gdzie ogniki świecą inaczej. Pachną kwiaty i maliny, za ojcowskim zagonem mi tęskno, na którym zbierałam dojrzałe zboże, słuchając gorąka o porannej porze. Bo kto klęczy dzisiaj na czarnej roli, to do serca tuli i całuje, dziękując Bogu, że jeszcze żyje z Jego woli. Za moim domem i żurawiem mi tęskno i za tym, co mówi o Polsce. Bracie, na tę ziemię w żałobie. Choć pół wieku minęło, wciąż płaczę po swoich dzieciach. Wydarto jej słona, jak w Betlejem niewinną dziatwę i bestią rzucono na pożarcie. Umrzeć wraz z nimi jej nie pozwolono. Zmusili, by ich karmiła, lecz nie przymogli matczynej miłości. Nieutulona płacze. Wciąż płacze! Jak Rachel. Widziałam niebo otwarte, a w nim aniołów miliony. Wszyscy odświętnie ubrani szli, trzymając palmy w dłoni. Jeden rzekł do mnie: chodź z nami. Dokąd? Zapytałam onieśmielona. Idziemy zanieść kwiaty nadziei, białe szaty z palmami, tym wszystkim, którzy zginęli tam, gdzie słońce wschodzi. Thank you.
pamiętam też niewiele. Było ciemno. Wiem, że z pochyloną głową stałam, tak jak stoi się w kościele. A więc stałam, nie widziałam, było ciemno, lecz słyszałam wciąż ten głos, ten głos, ten głos, ten głos. Podejdź bliżej. Więc podeszłam jak skruszony obywatel do przedstawiciela władzy. Podejdź bliżej. Już wiedziałam, że ucieczka błyskawiczna tu niczemu nie zaradzi. Więc podeszłam, słuchałam, było ciemno, lecz słyszałam wciąż ten głos, ten głos, ten głos, ten głos. To nie wróg był, bo głos cichy i subtelny, ale polski nieskazitelny. To nie wróg był, ten by zaraz mnie zapytał, czy mój światopogląd celny. Więc to nie był wróg na pewno, bo nad głową tuż nade mną ten głos, ten głos, ten głos, ten głos. Jaki, bo tak zgrabnie romantyczny wiarę krzesał. Trochę niezorientowany, bo w tym kraju tak kochanym dawno nie był już widziany. Może Norwid, bo coś pluczył za gdzieś nad planety, spada jak ryby przecieka. Ale skąd by wiedział, że na jego słowa ktoś tu jeszcze może czekać. Teraz w modzie nie Norwidy, filozofko kriwiny. Więc czy ten głos, ten głos, ten głos, ten głos. Było ciemno. Sama nie wiem jak do domu, prosto szedłem i do siebie. Było ciemno. A ja czułam się jak w niebie. Dlaczego? Nie wiem, nie wiem. Z pochyloną głową stałam. Jeszcze ja nie zwariowałam. Lecz jak dziecko powtarzałam ten głos, ten głos, ten głos. Tam nad styrem, z dziecięcych uśmiechów, wiatr utkał tęczę jako znak nowego przymierza między Ukrainą a Polską. Niechby już właśnie i spory zniecone przez pradziadów spłonęły na stosie zgody, by znów mogły zatańczyć razem przy ogniu w noc kupały dwa bratnie narody, a dzieci... A dzieci zbierać kaczeńce.
obwód w imieniu Grześka Jankowskiego, całej społeczności z naszej szkoły i przede wszystkim młodzieży. Ja pozwolę sobie sparafrazować słowa, że ja to mam szczęście. My mamy szczęście, że możemy z tymi ludźmi pracować. Bo gdyby nie oni, nie było nas to tutaj i myślę sobie, że nie moglibyśmy się po raz kolejny tutaj wyruszyć czy pospłakać, mimo że znamy ten problem prawie na pamięć. Chcę Państwu powiedzieć, że to są uczniowie z klas drugich i trzecich. Dzisiaj mówi się o tym, że młodzież jest zła, ale to nieprawda. Ja myślę, że chyba to my powinniśmy zmienić podejście do naszej młodzieży, bo nasza młodzież jest po prostu cudowna. Tylko pozwólmy im działać. I chcę podziękować, składając tę wiązankę kwiatów na ręce pana Michała, dziękując jeszcze raz, po raz kolejny kresowiakom za to, że jesteście naszymi kresowiakami, naszej dwójki jesteście kresowiakami. I pozwolicie Państwo, że taką uprawę tutaj prywatnie. Ja dziękuję dwóm naszym absolwentkom, które dzisiaj są z nami. One napisały prace konkursowe i przyszły. I to jest właśnie to, o czym mówiłam w Starym Teatrze, że nasza tradycja wcale nie mija się z nowoczesnością, a widać, że to im gdzieś w sercu gra i w duszy. I za to szczególnie też im bardzo dziękuję. Ja chciałbym serdecznie podziękować pani dyrektor za przyjęcie nas do rodziny gimnazjum. Chciałbym podziękować pani wicedyrektor, która tak bardzo, bardzo się starała, żeby te sprawy załatwić. I ta moja prośba została spełniona. Pięknie, bardzo pięknie dziękuję naszej pani Kasi. Dziękuję naszej pani Ewie i wszystkim tutaj naszym wykonawcom. Dziękuję pięknie. Dziękuję. 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 Dziękuję.